zadanie siódme. Dane są liczby x i y spełniające warunki takie i zadanie typu prawda-fałsz. Liczba y jest ujemna. X jest mniejszy od 0, zatem powiedzmy niech to będzie minus 1. Y jest mniejszy od x, czyli załóżmy, że to będzie minus 2. I czy wtedy liczba y jest ujemna? No jak najbardziej. Zaznaczamy. Proszę bardzo. Liczba x jest większa od liczby y. To nie może być prawdą, gdyż tutaj w tym miejscu mamy zapisane wyraźnie, że y jest mniejszy od x. Czyli tutaj jest fałsz i to jest koniec.